Dobra, już jesteśmy. Już jesteśmy i już działamy. Okej. Tyle do zwiedzenia jeszcze. Mamy kolejne. Dawać mi to tutaj. Kolejna siła. Nie, to jest znalazłem szczęście. O kurde, nieźle, okej. Okay. Czyli Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Ale to dziwne. Ano, ale miłość Odyna i Fjorgyn była prawdziwa. Gdy Fjorgyn odeszła, samotność nawiedziła Odyna. A w trakcie... W trakcie czegoś tam... Dok... Jest... Przełącz, okej. Włoki... Dobra... Szkoda, że te przejścia nie są jakoś mocniej oznaczone. Taką notatora. W trakcie wojny z Wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego, zdawało się, że chce ją uszczęśliwić. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwał i naprawdę wierzyłem, że wszystko poukładało się lepiej niż planowałem. Jednakże w końcu Odyn pokazał swą prawdziwą twarz. Zdobył zaufanie Freji i ona nauczyła go magii Wanów. Kolejna z decyzji, której miała pożałować. Wrócimy do tego później. Dobra, teraz tak. Jedno. Drugie. I tam jest widzę trzecie, tylko to trzeba obniżyć, widzę. Bo inaczej się nie da. Jest, wyrywaj mu głowę. Gotów. Pięknie. Nie ma, zmiłuj się. Udało się. Dobra, tu jest zatkane. Chyba taka kolezia taka czerwona się zrobiła. Opalił się, czy co? I to już przynajmniej z parę razy będziemy musieli pozwiedzać to wszystko, bo... Kurde, no nie mamy wszystkiego, czego chcemy. A, tu jest to. Truma! Okej, okay, ale jak przejść teraz na drugą stronę? Nie da się, pewno.
A, już wiem o co chodzi. Dobra. Tak, żeby dało się przepłynąć, tak mi się daje. Węgorz tam dla niego, albo jestem przekąską dla niego. Dlatego tak patrzy, no panie, no. Jest tutaj smakowitym kąskiem, bym wręcz powiedział. Kolejne skarby. Dobra, jestem pewny, że coś widziałem. Też to widziałem. Freya mówiła, że wieży Jotunheimu nie ma w jeziorze. Ale może tylko częściowo. Naprawdę, bardzo dziwne. Więc Odin i Freya byli szczęśliwi, ale on pragnął jej magii? Ano. Albo opowiem ci tę historię później. Jakby ci opowiem historię później, tak. Jak będziemy pływać. Nie inaczej. Czyli wiadomo. Teraz tak, mamy 3. Lepsza była rozmowa głowy z Brookiem. O tak, tak, tak. Za wolno? Żadna brama mnie tu nie powstrzyma. Zdobycie tych skarbów. I te kolejne. Kolejne 3000, prawda? Burza Glewi. Nice. Dobra, tą wyspę mamy za nami, ale nie wiem czy... No, chyba nic nie było, nie? Żeby... By to wszystko ten... Okej. Pytanie, czy one, te portale się odblokują kiedyś w ogóle? Czy to powiem tak, dosyć dużo przegraliśmy i kurczę, nie byliśmy w stanie tego odblokować w żaden sposób. Mam pewne obawy. Tu powinna być wieża Jotunheimu. To bardzo dziwne. To bez wątpienia jakaś magia. Nie zdziwiłoby mnie, że jesteś na to wyczulony. Ale my szukamy. Więc Odin i Freya byli szczęśliwi, mówisz? Ale on pragnął jej magii? Ano.
Można by było spróbować. Niestety, pomimo starań jego doradcy, który twierdził, że pokój jest najlepszym sposobem na oddalenie Ragnaroku, Odyn nigdy nie wyzbył się obsesji na punkcie Jotunheim. Wrócimy do tego później. Można by było spróbować. No w sumie krainę ognistą już odblokowaliśmy. Że możemy tam iść, bo cały szyf został odszyfrowany i można tam po prostu przenieść. Aczkolwiek zobaczmy jeszcze, czy tutaj czegoś jeszcze nie było. Nie wiem, z innych RPG pamiętam, że zawsze można było korzystać z takich rzeczy jak Minepath. No, dokładnie tego. Teraz się tak dziwię, mówię, kurde no. Są te portale, ale nic nie jest odblokowane. Tyle żeśmy przegrali. A tu nadal nic, nie? I to jest dość intrygujące, no ale spoko. Patrzymy. Witam! Mam dla was dwóch kolejne zadanko. O. Czego chcesz, krasnoludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od Rzecznej Przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? Okej. Spoko. Chodźcie, zapraszam. Pierścień był na dłoni Andwariego w kopalniach Volundr. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Pięcioś na rękojeść furii. Dźwięk jego młota uderzającego w metal sprawiał, że żar buchał mi z nozdrzy jak z pieca. Lepiej stąd idźcie, zanim zrobię się zbyt swawolny. Okej, mamy metalowy nadbiór. Okej. Biodrnik. Biodrnik. Ta nazwa, masakrę. Rękojeść, talizman. Możemy stworzyć. Możemy coś stworzyć? To nam daje tak, krasnoludzkie runiczne epolety. Więcej, ja bym kurde poczekał na to, ale rozżarzony węgiel potrzebujemy. Może coś dla chłopca? Nie, on już ma. Czasem ta gra mówi, żebyśmy jednak poszli do krainy ten piekielnych ogni. A to wychodzi. No dobra. Rozumiem. Chcieliście mi tylko popatrzeć w oczęta. Dobra, co tutaj mamy? Okej. Rzuć lewiatan w kierunku pobliskich przeciwników, automatycznie wyszukując cele, uderzając w nie i zadając obrażenia od obozu wszystkim przeciwnikom na drodze. Wow. To jest lepsze. Kupujące sokoły, poziom drugi. 13 tysięcy. I umiejki. Potrzebne są po 3 tysiące i będzie miał fulla. Mam tylko tutaj jeszcze w sumie do tarczy i do
Szału brakuje sporo. Źle nie wypada to. Dobra. Patrzmy sobie, co tutaj mamy. Powiem wam, że nie pamiętam, czy tutaj coś mam. Czy tu były jakieś... Opa. Jesteśmy tu... Nie, tu może kurde nic nie być, nie? Żadnych przejść tutaj, bo tu był tylko ten jeden. Właśnie, tu raczej nic nie będzie. Nic nie będzie? Rozrywać go, tak. Czyli oni tu się regenerują. Dobrze wiedzieć. I tak naprawdę można trochę farmić. Takie nawet dobre farmienie może być minus. Szaleństwo. Coś daje więcej XP jak rezerwy? Ja nie wiem, no po prostu lubię ten to. Po prostu lubię ich rozrywać na strzępy. Patrz co, i tylko dlatego. Nic tu więcej nie ma ukrytego. Dlaczego tak, a nie inaczej? Okej. Musimy pójść na tędy. Tędy. To jest pewne, że wszystko badaliśmy. Nie będzie. Albo i nie. Ale na zimno dmuchać. Wcześniej nie widziałem. Nie powiem. Spoko, spoko. Może jednak widziałem. A nie, to jest to. Okej, okay, żeby tutaj wejść z powrotem. Ciekawe.
tu nic więcej nie ma. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! Smród po gaciach. Chodź, synu. Dobra, czyli tu w takich raczej nic nie będzie. I... lepiej gdzie to posprawdzać? Co tu jest? Jakiś dog. Byliśmy? Tu chyba byliśmy. Tu nie byliśmy. Zerknijmy no. Więc Odyn i Freja byli szczęśliwi, ale on pragnął jej magii? Ano. Posmakowanie magii Vanów i eksperymentowanie z nią zdeprawowało go jeszcze bardziej. Gdzie jest skarb jakiś? Co jest tam na dole? Elegancko. Wiesz, coś jest? Okej. Okay. Jest jeszcze coś? Nie, to braliśmy. Właśnie. Wzięliśmy. Tam była... wieża ze smog, czyli tam był chyba smog tylko, nie? O ile się nie mylę. Tak, też nic nie będzie. Gdy woda opadła, wodospad zrobił się jeszcze większy. Pośle młody? O, tu coś chyba jeszcze jest, nie? To jest. Skarbiec jest za tym magicznym zamkiem. Nie. Z git.
rany! Nie wierzę, że wchodzimy do skarbca Tyra. Seems legit. Kolejny do kolekcji. A, lurkuje czegoś. To Tyr! Ale brakuje środkowego panelu. Zaraz, myślałem, że Tyr był bogiem, a nie gigantem. Ano, ale uwielbiali go wszyscy, łącznie z gigantami. Tylko nas dwóch obdarowali specjalnym darem widzenia. Ciekawe, czy giganci zostawili jakiś tryptyk poświęcony mnie? Zaczynaj. Wiesz co? Chodź. Pokażę ci, jak to odczytywać. To nie jest konieczne. Tyle mnie nauczyłeś. Teraz ja nauczę ciebie. A jeśli będziesz musiał to zrobić beze mnie, będzie fajnie. Okej. A Atreusie? No weź. Znasz język. Nauka czytania nie jest trudna. Umiem czytać, chłopcze. Tylko nie w tym języku. To połowa drogi za tobą. Dobrze. Runy przedstawiają wiele różnych rzeczy. Bogów, zwierzęta... Czekaj. Jeszcze... O, tłumaczę za szybko? Przepraszam. Nie, nie. Nie czujesz tego? A, tak. Pachnie... deszczem? Wszystko zniszczyłeś! Zasłużyłem na ten młot! Ale teraz każdy powie, że jest mój tylko dlatego, że ma w niego już nie ma! Będę pośmiewiskiem! A jak cię zabiję? Nikt nie będzie się śmiał! Nie! Druga! Aleś ty durny! Tylko po ojcu? Czy może po matce też? Nie dość, że brzydka, to głupia! Zamit! Ty nic nie wiesz o mojej matce! W sumie racja, ale ciebie poznam bardzo dobrze. Będziesz moim nowym bratem! Jak tylko wykończę twojego ojca! Ups! Chyba go zepsułem! Nie podchodź! Nie idziesz, Kratosie. Musisz go zanieść do Frey. To jedyne wyjście. Okej. Okay. Już możemy? Weź łódkę. Do Frey niedaleko. Ano. Niedobrze. Odyna uważnie cię śledzi, zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomki. Ale jego wzrok nie sięga lasu Freyi. To najrozsądniejsze wyjście. Jeśli ktoś może go uleczyć, to tylko ona. Co się z nim dzieje?
Wiem, że uśmiertelników konflikt w umyśle może się przerodzić w niedomaganie ciała. Raczej nie u Bogu. Ale jeśli Bóg wierzy, że jest śmiertelny, to wszystko możliwe. Już prawie jesteśmy. Właśnie wezwał węża. Go trawi. Trzęsie się. To nie przelewki. Śpieszmy się. Biec nie mogę, więc... Aż tak się spieszyć chyba, ale się nie spieszymy. Freyo! Otwórz drzwi! Musisz nam pomóc! Kobieto, słyszysz? Pośpiesz się! Wciąż jestem boginią, odejdź! Chłopiec zachorował! Freyo! Jest chory. Wejdź. To nie jest zwykła choroba. Jego prawdziwa natura, twoja prawdziwa natura, burzy się w jego wnętrzu. Ja mu to zrobiłem. Pomożesz mi. Oczywiście. Potrzebuję rzadkiego składnika z Helheimu. Strażnik, który broni Mostu Przeklętych, przynieś mi jego serce. Hel. Świat zmarłych. Znasz go? Tego nie znam. To kraina wiecznego chłodu. Żaden ogień tam nie płonie i żadna magia z wszystkich 9 światów tego nie zmieni. Jeśli chodzi o zmarłych, twój lodowy topór nic nie zdziała. Musisz znaleźć coś innego. Muszę wrócić do domu. Ooo. Sięgnąć w przeszłość, dawno pogrzebaną.